Widzieliśmy piękne sale tutaj przedszkola. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało to przedszkole przed modernizacją i co zostało zrobione dokładnie? Przedszkole nie wyglądało najgorzej, bo funkcjonowało bardzo dobrze, ale wiele sal, właściwie wszystkie sale potrzebowały zmiany. Odświeżenia nowych mebli, dostosowania małych pomieszczeń, które do tej pory były magazynami, do tego, żeby stały się gabinecikami do pracy jeden na jeden. Jeden z oddziałów zyskał łazienkę, której do tej pory w ogóle nie miał. Zostało zmodernizowane pomieszczenie, które do tej pory było gabinetem logopedycznym. Zostało zmienione na właśnie łazienkę dla najmłodszego oddziału. Natomiast tego gabinetu nie zgubiliśmy nigdzie. On nam nie uciekł, bo znajdują się dwa gabinety logopedyczne przy sali rehabilitacyjnej. No i tak jak powiedziałam, przy każdej z sal powstał mały gabinet do pracy jeden na jeden. Znajdujemy się na terenie niepublicznego przedszkola nr 5 w Jarocinie z oddziałami integracyjnymi, które od września 2015 roku prowadzone przez Fundację Mali Wielcy Ludzie. Jako radny zwróciłem się do pana burmistrza Dana Pawlickiego z prośbą o wyremontowanie dalej, ponieważ no, przecieka i trzeba to było wyremontować. Pan burmistrz wyraził zgodę na to, żeby w tym roku jeszcze w wakacje został ten dach gruntownie naprawiony i zostaną przeznaczone na to pieniądze z funduszy gminy. Do przedszkola też chodziłem, właśnie jest tu taki sentyment. Przedszkole się bardzo zmieniło od tego czasu, jest bardziej kolorowe, jest bardziej przyjazne dzieciom i do tego też łączy osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi, że one mogą się integrować i uczyć razem ze sobą żyć w społeczeństwie.